Dzień dobry, jest to film dotyczący historii w klasie 8 i dzisiejszy temat to polskie władze na uchodźstwie. I zaczynam od tego, jak to się stało, że powstał polski rząd emigracyjny. Polski rząd nie podpisał aktu kapitulacji i 17 września 1939 roku wyjechał z kraju do Rumunii. Tam jednak został internowany, czyli zatrzymany w ośrodkach odosobnienia. Niezwykle ważne było zachowanie ciągłości istnienia państwa polskiego i ciągłości rządów, dlatego też prezydent Ignacy Mościcki na swojego następcę wyznaczył byłego marszałka Senatu Władysława Raczkiewicza. Władysław Raczkiewicz w tym samym dniu, czyli 30 września 1939 roku, w którym został nowym prezydentem, powołał generała Władysława Sikorskiego na stanowisko premiera. Jemu też prezydent powierzył misję tworzenia rządu we Francji. Na mocy umowy paryskiej prezydent Raczkiewicz zobowiązał się do ścisłej współpracy z premierem, co oznaczało ograniczenie uprawnień konstytucyjnych prezydenta. Jeśli dodamy do tego przyznanie w listopadzie 1939 roku generałowi Sikorskiemu funkcji naczelnego wodza polskich sił zbrojnych, okaże się, że stał się on najwyższym polskim politykiem na uchodźstwie. Rząd powołany przez generała Władysława Sikorskiego składał się z czterech partii. Polskiej Partii Socjalistycznej, czyli PPS, Stronnictwa Narodowego, czyli SN, Stronnictwa Ludowego, SL i Stronnictwa Pracy, SP. Dzięki tym wszystkim działaniom utrzymano legalność rządów, w wyniku czego rząd Sikorskiego został uznany przez Francję i Wielką Brytanię, a później też przez większość państw. Siedzibą rządu we Francji było Angers, natomiast po klęsce Francji w lipcu 1940 roku rząd emigracyjny przeniósł się do Londynu. Stąd nazwa rząd londyński. I przechodzimy do stosunków polsko-sowieckich. Rząd londyński stał na stanowisku, że Polska jest w stanie wojny ze Związkiem Sowieckim, który okupował polskie Kresy Wschodnie, choć formalnie wojna nigdy nie została wypowiedziana. Sytuacja stała się bardzo skomplikowana politycznie, kiedy Niemcy zaatakowali ZSRS 22 czerwca 1941 roku, w wyniku czego Sowieci stali się członkiem koalicji antyhitlerowskiej. Należało więc uregulować stosunki polsko-sowieckie, o co zabiegali Brytyjczycy. 30 lipca 1941 roku został podpisany przez generała Sikorskiego i Iwana Majskiego, ambasadora sowieckiego w Londynie, tak zwany Układ Sikorski-Majski, na mocy którego wznowiono polsko-sowieckie stosunki dyplomatyczne. Ustalono, że w ZSRS powstanie polska armia oraz że obie strony będą udzielały sobie nawzajem pomocy w walce z hitlerowskimi Niemcami. Co więcej, Polacy przebywający w łagrach i więzieniach mieli zostać zwolnieni na podstawie amnestii. Brak zapisów w układzie Sikorski-Majski dotyczących rozstrzygnięcia przebiegu powojennej granicy polsko-sowieckiej doprowadził do jego krytyki i kryzysu w rządzie polskim, z którego odeszło kilku ministrów. Zagrożone było też stanowisko Sikorskiego, lecz premier zachował je dzięki poparciu Brytyjczyków. Jak przebiegało utworzenie Armii Polskiej w ZSRS? Dzięki zawarciu Układu Sikorski-Majski w ZSRS powstały polskie siły zbrojne pod dowództwem generała Władysława Andersa. Jednak Stalin obawiał się powstania niezależnej, dużej i dobrze uzbrojonej Armii Polskiej, dlatego też mnożył trudności. Ochotnicy mieli problem z dotarciem do obozów. Polskie wojsko nie zostało przez ZSRS wystarczająco dobrze wyposażone, uzbrojone i zaopatrzone w żywność, tym bardziej, że do obozów ściągała też polska ludność cywilna w nadziei na ochronę przed sowieckim terrorem. Narastający spór polsko-sowiecki rozwiązali Brytyjczycy, którym brakowało żołnierzy do obsadzenia obfitujących w ropę ziem Iraku i Iranu. Churchill zaproponował, by przenieść tam armię Andersa, na co Stalin wyraził zgodę. Licząca ponad 80 tysięcy armia Andersa w 1942 roku została ewakuowana na Bliski Wschód. Problem z zaopatrzeniem armii przejęli na siebie Brytyjczycy. I przechodzimy do sprawy katyńskiej.
Niemcy odkryli masowe groby polskich oficerów zamordowanych w Katyniu i ogłosili to 12 kwietnia 1943 roku, sądząc, że może to doprowadzić do zerwania stosunków aliantów ze Stalinem. Niemcy do prac przy ekshumacji zaprosili Międzynarodową Komisję. Przybyła tam również delegacja Polskiego Czerwonego Krzyża. Wyniki badań wskazywały niezbicie, że morderstwa zostały dokonane wiosną 1940 roku, a więc wtedy, kiedy te tereny były w ręku ZSRS. Władze sowieckie zaprzeczały tym doniesieniom, zrzucając winę za mord na Niemców. Polski rząd emigracyjny, nie mogąc liczyć w tej sprawie na aliantów zachodnich, obawiających się utraty sowieckiego sojusznika, zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie grobów. Wtedy ZSRS oskarżył rząd polski o współpracę z nazistami i 25 kwietnia 1943 roku zerwał z nim stosunki dyplomatyczne. Śmierć generała Władysława Sikorskiego. Na rząd w Londynie była wywierana presja przez Brytyjczyków, by znormalizować stosunki z ZSRS kosztem utraty Kresów Wschodnich. Złe nastroje dominowały w rządzie oraz w armii Andersa. Generał Władysław Sikorski wybrał się więc w podróż na Bliski Wschód w celu uspokojenia nastrojów i inspekcji polskich oddziałów armii Andersa. Wracając niedługo po starcie z bazy w Gibraltarze, 4 lipca 1943 roku samolot premiera rozbił się. Śledztwo wykazało, że był to wypadek, choć okoliczności katastrofy do dziś budzą wątpliwości badaczy. Śmierć generała Sikorskiego bardzo osłabiła autorytet rządu emigracyjnego w stosunkach z aliantami. W kilka miesięcy później na konferencji w Teheranie przychylili się oni do propozycji Stalina oparcia wschodniej granicy Polski na linii Carsona, co oznaczało utratę Kresów Wschodnich. Nowym premierem rządu londyńskiego został Stanisław Mikołajczyk, działacz Stronnictwa Ludowego, natomiast stanowisko naczelnego wodza powierzono generałowi Kazimierzowi Sosnkowskiemu. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do następnych naszych filmów oraz do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia.